Halo, halo, halo. Zobaczymy, czy to się połączy. Wygląda jakby ruszyło. Tradycyjnie prośba, żebyście nam powiedzieli, czy nas widać, słychać. Nie, nie będę pytał, czy czuć. Halo. Muzyki nie no i co? Siemanko. Witamy was na kolejnym live'ie. Dajcie znać, czy jesteśmy w ogóle na tym live. Jest. Bądziorno. Dzień dobry. To no nie będzie to nie będzie proste. Siemanko, siemanko, słychać. Ekstra. Cześć. Witajcie moim gościem dzisiaj Radek Witulski. Witam Was bardzo serdecznie. No i jak się pewnie domyślacie, zresztą stworzyliśmy sobie tutaj taką scenerię trochę nietypową, dosyć spontanicznie, bo miałem małą awarię tam u siebie w kanciapie, no ale nie będę się na ten temat rozwodził. W każdym razie tutaj jesteśmy i sobie pogadamy dzisiaj o sprzęcie firmy Westin, o nowościach firmy Westin, o wędkarstwie i o wszystkim innym, co z tym związane. I po może prostu. trochę o rybomanii Też. Tak po jest. prostu o wędkarstwie. Tak myślę. Tak jest. Siemanko, Siemanko, cześć, cześć. Oczywiście tradycyjnie zadawajcie pytania, postaramy się na wszystkie odpowiadać. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące mm, oferty firmy Westin, e, co u ciebie? Szybko przychodzi stała <laughs> tu na temat. Trzeba być bardzo uważnym e, i orientować się, bo widzę tematy będą się bardzo szybko zmieniać. Nie ma lekko. Tutaj jest bardzo Aktywnie. Dziękuję. Dobrze. Cieszę Myślę, się. że u ciebie e, lepiej jest, bo byłeś więcej widzę, razy na rybach. Widzę. W tym nie, roku. J, Dopiero jutro <laughs> będę więcej razy na rybach, bo jutro jadę na ryby, więc od razu prośba, nie rozgadujmy się, bo o trzeciej nad ranem wyjeżdżam. Ale tak. Będzie, to było trzeba przemyśleć, zanim objada. mnie zaprosiłeś na live'a. Wtedy miałbyś na pewno dłuższą noc. Możemy, możemy się, nie wiadomo. Może się okazać, że będziemy gadali do jutra. Tak jest. Wszystko. Strągi jutro. jutro? Tak, jutro, w A co bierzesz? Z firmy Westing. E? Shad Teasy, na pewno, to zawsze biorę. Co poza tym? Blot Teasy, to też mam mm -hmm. zawsze. Widzę, że już wertujesz katalog. Co powiedzieć, żeby pasowało do live'a? Zastanawiam, zastanawiam się, co mam w pudełku. Wertuję bardziej swoje pudełka. Stanley? Też jest. Na den nie łowię, nie przekonasz no? nie, nie? mnie. Nie. Aj, znaczy, na, pewno będę, będę, na pewno będę chciał na to łowić okonie, będę próbował okay. na to łowić. Generalnie ta technika NED tak, jakby kumami, myślę, że jest sens, mhm. ale czy na pstrągi. A to jest proste łowienie. No ja, ja wiem, jak to jest mokre ja... i tyle. to no się zwijasz. I się modlić, żeby coś tak się jest. wydarzyło, proste. No, pierwsze pytanie. Eee, czy Ned Worm Curl Tail 12 eee, mhm. ze złożony, ma 12 cm ze zło, złożonym, czy z wyprostowanym ogonem? To złożony, tak, 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 tak jak jest jestem. w pudełku. Czyli jak się rozwija, to ma więcej. Tak jak tutaj na przykład. No, jest to trochę, może niekomfortowa sytuacja. Pytanie, w jakim kontekście jest to pytanie postawione, ale wydaje mi się, że przy tak dużej gumie to już nie jest ten problem, co w przypadku 5 cm przynęt, gdzie są obostrzenia, i wówczas taka przynęta, która by miała po złożeniu piątkę, to wiadomo, że podczas no pracy tak. ten ogon wydłuża. No i wtedy jest to niezgodne z przepisami, ale tu faktycznie. Przynęty, które są mierzone i wielkość jest podawana jest podawana w ten sposób. Tak jest. Czyli jak 27 ma 27 tak tyle, to tu będzie miała z 30 parę, to nawet lepiej z mojej perspektywy. Eee, coś miałem jakieś. A właśnie chciałem dodać mhm. do tego Nedworma, że one są mega tak jakby plastyczne. Można na przykład go przyciąć. Można przyciąć, można rozciągnąć. No można kombinować. Znam dwie strony, wiele z nim zrobić. Łatwiej tak przyciąć jest. nieraz, niż rozciągnąć niektóre gumy. W przypadku Nedworma jedna i druga rzecz z zupełności ma miejsce, jest możliwa. Oczywiście rozciągnięcie nie pozostaje na stałe, po prostu to tylko świadczy o dużej no. elastyczności tych przynęt. No i też oczywiście trzeba dokładnie nabijać, bo jest mhm. nawet ciężko nabić na hak, ponieważ jest tak mięsista. Mięsiste tworzyło, mięsisty silikon, materiał, z którego jest mm -hmm. wykonany, networm, że nieraz właśnie to nasunięcie na hak jest dość uciążliwe. No, ale jak już się uda, to powinno się trzymać. E, ale... Tutaj było dalej jeszcze pytanie: jak zbroicie szatnizę, ale bym prosił o rozwinięcie, bo od. Zależy, który. Właśnie, od. Od piątki do dwudziestki siódemki jest miliard sposobów zbrojenia. E, co my tu jeszcze mamy? W3 Street Stick 243 do 10 pod okonia, czy bardziej kleniaś? Ja myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie, choć to właśnie to jest bardzo dobre pytanie tak naprawdę, ponieważ wbrew pozorom te same opisy wędek, przynajmniej w serii Street stick, a różniące się długościami, jakimś dziwnym sposobem różnią się swoją pracą. Mhm. Czyli jeżeli byśmy chcieli porównać wędkę 2.13 do 10 gram, mówię o Street Sticku W3, z modelem 2,43 do 10, no to ten dłuższy będzie miał więcej mocy. Aha. Tak jakby blank był dłuższy i ta praca i moc wędki układała się zupełnie inaczej. Ja tych wędek z dużym powodzeniem akurat tego modelu używam do łowienia kleni na przykład na smużaki w lato, Aha. ze względu na długość, ze względu właśnie na tą szczytową pracę, ale tutaj jednak większą moc w dolniku. Tak jak powiedziałeś, z dużym powodzeniem można wykorzystać się z całą pewnością do łowienia koni, pstrągów, kleni, jazi. Ja osobiście akurat tych wędek używam głównie właśnie tej długości do 10 gram do łowienia e, kleni, chociażby. Jeżeli chodzi o model 15 gram, do mhm. 15 gram, no to już mamy trochę więcej mocy. Ta praca już nie będzie tak odseparowana od szczytu, tylko bardziej proporcjonalna po całej długości blanku, ale też nie można tego mylić. już wyprzedzam dużo pytań. <grym <grym nie można tego mylić, bo. Wiem, że będzie do Tak, też ostatnio takie pytanie dostałem, bo tu jeszcze trzeba to porównać z innymi wędkami, czyli na przykład mamy Strix 2,13, cofnę się do mnie od krótszych wędek, 2,13 do 15 gram, bądź do 10. I porównujemy go na przykład z wędką Fines Aha. do 10 bądź 15 gram. I to są hmm, zupełnie inne blanki. Totalne. Street Stick, tak jak wspomniałem, wspomnieliśmy Okoń, Kleń, Kleniaś. Fines, mimo że to są takie same, identyczne opisy na blankach czy opisy katalogowe, Fines będzie do łowienia sandaczy albo Okoń na grubą. Więc bardzo dobre pytanie, kryje za sobą wiele odpowiedzi. Dobrze. Mamy kolejne pytanie. O ciekawe, tego nie słyszałem. Czy to prawda, że kolor Official Road częściowo znika z oferty regularnej? Skąd taka decyzja? To najsłynniejszy kolor Westina i moim zdaniem jeden z najskuteczniejszych. Co? Nie wiem? Czegoś nic, nie mówię? Nic, nic nie wiem. To jest ciekawe pytanie. Ja chyba dalej będzie trzeba je przekazać, tutaj albo zaprosić kogoś z centrali. Official roach <laughs> akurat tutaj w przypadku bultiza to jest ten kolor i no faktycznie on jest genialny, więc wycofanie go nie spodobało jest, mi się. Jest zaskakujące. Daj znać, daj znać w komentarzu skąd, y, skąd masz mhm. takie info, bo to ciekawy temat jest. Moja mina sama za siebie mówi w <laughs> tym przypadku, także... O, widzisz? I to mi się podoba, bo tutaj leży temat, o którym przygotowywaliśmy mm -hmm. się i gadaliśmy. I mamy pytanie, co Radku powiesz o Blade Bite, czyli chatterbytach po dokonie. Ja. Yeah. Widzisz? Nasi, Więc mamy. nasi widzowie są nie było? ogarnięci. Tak jest. Mało tego. To nie tego. Mało tego. E, bądźcie uważni, bądźcie gotowi, bo nie wiadomo w którym momencie, na tym live, a może nawet po, też ustalimy. Ale ja, myślę, że i tu, i to. To, co mamy na stole, przynęce, nędzę, to może dzisiaj zagrać w jakiejś szybkiej akcji. Pytanie, odpowiedź i wysyłamy coś w wasze ręce. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Radku, jak masz na imię? Pięć sekund minęło, drugie pytanie. Przegrałeś. No, e, przyznam szczerze, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, próbowałem wielokrotnie na te przynęty e, łowić, e, bez większych... E, rezultatów, ale to tylko dlatego, że bardzo szybko traciłem wiarę. Natomiast Jorgen, czyli nasz jogi, doskonale też go znacie. Oni też będziemy mówić w przypadku jego przynęt. Szwedzki można powiedzieć taki okoniowy wyjadać. Nie mylić z jedzeniem okoni, tylko naprawdę ma rękę do okoni. Nawet ostatnio na spotkaniu bardzo, bardzo był zachwycony tymi przynętami, używa ich i są bardzo skuteczne, przynajmniej na jego duże, wielkie okonie. Jest to przynęta dobrze znana już od wielu lat na polskim rynku. No tego europejskim, typu światowym światowym, tak, tak, rozwijają się coraz bardziej. W no. I w kontekście okoni, w kontekście basów, z całą pewnością jest to bardzo skuteczna przynęta. W przypadku naszej są, można powiedzieć, dwie, chciałem zaznaczyć, ale na pewno jedna, Rzecz, o której należy pamiętać, to jest akurat wynik plastikowego steru, że trzeba ją po prostu nieraz pobudzić, żeby zaczęła Jaka. pracować. No ale to myślę, że zostanie zmienione, ulepszone. Samo rozwiązanie, sam można powiedzieć taki jig, sama konstrukcja, sam zamysł, że możemy to dozbroić jeszcze dodatkową przynętą. Sam z założenia lubię takie rzeczy, no które fajne, można edytować, tak, które można stosować w miejscach, gdzie no na przykład jest woda przepuszczona albo inne przynęty nie działają zawsze o tym pamiętam ale nie zawsze wykorzystuję tą wiedzę i to <grymne> ja jest tak. najgorsze ja Reasumując, wielu wędkarzy nawet z naszego europejskiego timu używa łowi z mojego doświadczenia przyznam szczerze za szybko traciłem wiarę w przypadku tej przynęty ja myślę że dodać jeszcze trzeba to co jest dosyć istotne że tutaj ta główka w tym tarterbajcie jest wolframowa tak jest więc jak Zobaczycie cenę, to pierwsze wrażenie może być takie, że on jest prawie dwa razy droższy niż niektóre inne. Natomiast ten Wolfram robi tutaj cenę. To jest mega ekologiczny materiał. Dodatkowo on ma mnóstwo swoich atutów, takich jak chociażby to, że jest dużo mniejszy, więc... W tym przypadku to, co tam Radek pokazywał, malutka główka, ona ma 9 gramów, więc jest więc naprawdę całkiem, całkiem ciężka, fajne, bo małe, a mimo wszystko można głębokie miejscówki obławiać, Także ten wolfram jest tutaj istotny I dziękuję. I, I tym sposobem możemy tak, też trochę od Dropbaita czyli wir, wirujący ogonek porównywalny z inną polską, dobrze znaną firmą, ze znakomitymi przynętami. Cena akurat jest, można powiedzieć, często. Nam zarzucana, że jest zbyt wysoka, ale to jest właśnie jeden z podstawowych powodów, że tutaj mamy wolfram wykorzystany. Bardziej skupiona masa, mniejszy korpus. Odnoszę wrażenie, że większa lotność, gdzie po prostu niewiele się dzieje w powietrzu. To wszystko, ta cała masa jest tak. skupiona, która ciągnie za sobą również paletkę. Stąd cena. O tym trzeba pamiętać, że jednak dwa różne materiały, ołów i Wolfram, to są zupełnie nie tylko inne wagi, ale również inne wartości, jeżeli chodzi no o tak, cenę. No tak, to prawda. A za moment i tak praktycznie wszyscy producenci będą musieli ołów zamienić. Be. Mówię, że na Wolfram, ale na pewno na chyba, coś innego. Chyba do tego zmierzamy. Generalnie ja jestem ogromnym fanem eko. Tak jakby to, to jest spoko temat, spoko nurt, chociaż w niektórych tematach jest to przesady aż. I, i, I niestety trzeba gdzieś tam z rozwagą do tego podchodzić, ale wydaje mi się, że Unia w pewnym momencie powie, ma zakaz w ołowiu i. Tak, to już wiemy, to że tak radzić, będzie. Nie? Eee, Dobrze. No i płynnie bardzo kolejne pytanie o plecionki. Czyli? Co to jest? <laughs> Co to jest? Plecionka. Jest to sznurek, który. Słuchajcie, no, patrząc. Ee na naszą firmę absolutna nowość. Jeżeli patrzymy na ofertę, oczywiście można powiedzieć, że nasza firma z naszą plecionką dołączyła do wielu przed nami, nawet patrząc na półkę, którą mam przed sobą, twoją półkę z plecionkami w sklepie, ale tak, dużo się dzieje. W naszym przypadku należy zaznaczyć w dużym skrócie, to są wartości prawie katalogowe, czyli mamy dwa rodzaje w6 i W10. W6 to są plecionki ośmiosplotowe, W10 trzynastosplotowe, jeden główny rdzeń, 12 w koło. Z różnym stopniem też można powiedzieć dodatku silikonu. W tym przypadku mamy Kostal, która też dzisiaj będzie brała udział w Zgaduj i Wygraj. W rozdawnictwie. Tak jest. Ta akurat plecionka jest nieco sztywniejsza, ma więcej można powiedzieć w sobie silikonu. Jest przeznaczona do łowienia na morzu. Uh -huh. Ta sztywność też jest właśnie podyktowana miejscem, do jakiego jest dedykowana. Nie zmienia faktu, że z dużym powodzeniem można łowić oczywiście na słodkiej uh -huh. wodzie, w tym przypadku niebieski kolor. Wszystkie plecionki. Błękitne nawet, a nie niebieskie. Może spróbuję to jakoś pokazać. Wszystkie plecionki dalej. wykonane są z japońskich włókien. Pomimo, że na pudełku jest inne miejsce produkcji, to jakby najważniejsza rzecz, czyli sama plecionka, same włókna, to są po prostu japońskie, japońskie sploty, japońskie włókno. To jest też na pudełku zaznaczone. Ciężko mi jeszcze wypowiedzieć jednoznaczną opinię. Łowie, łowiłem od kilka miesięcy kończącego się ubiegłego sezonu, czy skończonego ubiegłego sezonu. Na ten moment jestem z niej zadowolony. Myślę, że na opinię nas wszystkich, również moją przyjdzie jeszcze czas. Pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne więc no tylko czekam na kolejne miesiące nowego sezonu, żeby faktycznie przekonać się jaka jest też wytrzymałość na tracenie koloru. Nie powiedziałbym, że to jest ważne, bo każda plecionka traci no kolor. Tak, w, w tym przypadku tak. tak, w tym przypadku proces barwienia odbywa się po wykonaniu plecionki, jak to zwykle ma miejsce. Nasączana jest kolorem i dopiero wysuszana mhm. w, ple, w piecu, żeby ten pigment został bardziej utrwalony, więc no, na pierwszy rzut oka to, te plecionki, które mam na kołowrotkach całkiem nieźle się pod tym kątem sprawują, ale oczywiście wszystkich nas interesuje też struktura zewnętrzna, czy będzie się stosunkowo szybko się pała i czy w ogóle będzie to miało miejsce, mychaciła się, wiemy doskonale o co Jasne. chodzi, także myślę, że prawie tak samo wszyscy będziemy je testować w tym samym czasie i dzielić się opiniami. Plecionki Westina, to ML tutaj coś próbuje sabotować. Na sucho jest stos, tak jest. Czy będzie, będzie, będzie w ofercie w przyszłości Pledka 04 pod delikatne łowienie białorybu na spina? To jest też w sumie dobre pytanie. Z tego co wiem, na razie nie planujemy, ponieważ w ogóle te plecionki, które w tym momencie mamy, należy zwrócić właśnie kolejną uwagę na jeden detal. Są to. I wykonane z japońskich splotów, i w japońskim stylu, można mhm. powiedzieć, czyli te grubości naprawdę są dość realistyczne, nie są przegrubione, nawet porównując z innymi plecionkami, mhm. może troszeczkę gorzej wypadającym, wypadającymi w tym rankingu, bądź będącymi pionierami i liderami rynku wypada naprawdę bardzo dobrze i 0,8 myślę, że można gdzieś około 0,6 powiedzieć, Aha. że faktycznie w porównaniu z innymi plecionkami to jest taka różnica. Mało tego, no jakby później ta wytrzymałość nie z samej plecionki wynikająca tylko no zmniejszy już odporności na przetarcia, jeżeli mamy naprawdę 0,0 nic. Nie wiem, czy firma pójdzie w tą stronę. Na razie mamy 0,08, no i w tym kierunku, jakby mm, Mierzamy, czyli w górę, nie w dół. Ważną rzeczą też należy wziąć pod uwagę, już teraz mogę powiedzieć, właśnie ta kwestia nieprzegrubienia uh -huh. sprawia, że jeżeli ktoś, załóżmy, łowi na 0,10 bądź tak jak ja na 0,13 standardcze innych firm, to tutaj raczej będę sięgał po 0,14. Numer, uh -huh. numer co najmniej uh -huh. wyżej w naszym przypadku, żeby by nie było aż tak kręgu. Tak. Sama wytrzymałość, Obyśmy takie ryby łowili. Natomiast tu chodzi o średnicę po prostu samej plecionki, która gdzieś wiadomo, łowiąc standart, czy o konie, strągi, przetrzemy, uderzymy mhm. o jakiś kamień, gałąź, czy będziemy ostrzeliwać. No Jasne. wiemy, że trochę już słabnie. Jasne. Więc na to należy zwrócić też uwagę. Te pozostałe plecionki, których w zasadzie nie wiem dlaczego tu nie leżą. Tak się zbieraliśmy. Tak nie, no tam są. Tam są. Tak, się że, tak się zbieraliśmy, że sobie tu nie położyliśmy, tak. ale te dwie pozostałe plecionki. Bo tutaj jest w... prawie to wszystko, co mamy do oddania. Prawie. W 6, W 10. Yy, tylko, że ta W 10 nie kostal, jest taka purpurowa. Zresztą tak. mogliście ją widzieć. Wczoraj rzuciłem film z prezentacją nowości Westina, i tam jest dokładnie ten kolor na zbliżeniu widoczny. A W 6 jest taka klasyczna, seledynowa. Standaczowo, koniowo bym Jak powiedział. Tak powinno być. Tak jest. dokładnie. Także tu mamy te trzy rodzaje plecionek. Czy powiecie coś na temat woblerów twitchowych? Bo weszły te Twitche, ja ich nie mogłem pokazać na filmie, bo ich nie było w showroomie i tutaj też ich nie mamy. I chciałbym uh... naprawdę wiele powiedzieć. Cały czas je oglądam, jadąc do, do biura i oglądam na razie prototypy i kilka nowych miałem już w ręku, ale na razie niestety nie trafiły do Polski, nie trafiły ani do nas, żeby gdzieś po prostu nawet sprawdzić jak, jak się zachowują. Nie ma ich jeszcze niestety w sklepach, w najbliższych miesiącach daty nie chciałbym podawać. Mają się w naszej ofercie pojawić. Woblery mam nadzieję, że spełnią nas wszystkich oczekiwania, ponieważ też były no, testowane dość, dość długo na w przestrzeni ostatnich prawie dwóch lat, z Aha. tego co dobrze e, pamiętam, widziałem, że chłopaki z Westina biegali, z nimi, testowali, sprawdzali, dociążali Spolać? i tak dalej. Mam jeszcze kawę, dziękuję tak, no to ja takim chodę. kubku ładnym. Ładny, ładny. Ja bym dajmy, ale ale to najważniejsza cena będzie bardzo dobra. Myślę ty o tym wiesz chyba najlepiej tak? i to jest też dobra wiadomość dla nas wszystkich zarówno dla klienta końcowego jak również Łukasza właściciela sklepu i pozostałych sklepów że jednak ta cena będzie dość atrakcyjna. Tyle mogę powiedzieć. Póki co te rozmiary które są bardziej dedykowane po prostu do takiego sportowego szybkiego łowienia szczupaków a zobaczymy co przyszłość pokaże. Tak jest. Wspomnieliśmy o, o tym o tym te nowe kolory to też jest ciekawy temat bo u was chyba było tak mhm. że każdy z e, Timowiczów miał jakąś swoją serię limitowaną. E, I to są ko kolory właśnie Jorgena o którym wspomniałeś czyli jednego z chyba z czołowych chłopców Okoni w teamie Westina. Jak najbardziej. E, całkiem spoko kolorki e, i e, pod światło wyglądają niesamowicie. Ponieważ nie wiem czy kamera to oddaje ale patrząc pod światło są lekko przeźroczyste. W środku ten pigment wbity w przynęte też całkiem nieźle wygląda, także pod wodą muszą naprawdę wyglądać obłędnie. No, w tym przypadku akurat Rozmiar 9, dla nas, sandacze, pewnie dla Jorka na okonie. Konie, tak, że... tak to działa. I tutaj to, co powiedział Łukasz, jest absolutnie racją, że chłop wie jak łowić okonie, ale patrząc na te przynęty, to możemy się zastanawiać, czy na pewno są to przynęty okoniowe. Tak, jak najbardziej. Ja tu małą prywatę odegram, bo mam pytanie, czy będzie kleimzury. Nie będzie, to już wiemy na pewno. Jest taki ogrom pracy, tak dużo się dzieje, że nie jesteśmy w stanie zorganizować tych zawodów w tym roku. Moglibyśmy je zorganizować, ale na poziomie, który by nas nie satysfakcjonował i dlatego nie chcemy tego robić. Chcielibyśmy zrobić imprezę naprawdę petarda, a żeby to zrobić, trzeba poświęcić mnóstwo czasu, którego po prostu w tej chwili nie mamy, także niestety, ale w tym roku tych zawodów nie będzie. Przechodząc dalej, czy białe plecionki będą? Nie wiem, czy to jest temat, bo kolory to raczej jest. Raczej nie. Nic na ten temat nie wiem. Najbliższe lata, jakie mamy przed sobą i to, co wiem na ten temat, co się pojawi, będzie dużo dobrego. Natomiast na pewno w kolorach niewiele się zmieni, ale tak jak pokazywał Łukasz, 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 jak zwał, tak zwał, tak, jest to dość naprawdę tak, jasny kolor, kolor no. więc nawet na szpulce widać bardziej wyrazisty kolor, jak jest to pojedyncze, można powiedzieć, włókno, pojedynczy kawałek plecionki, to można nawet powiedzieć, że jest to bardzo jasny, na pewno nie biały, ale bardzo jasny kolor, więc jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze widoczny na, na niebie, na tle wody. Tak jak te wszystkie jaśniejsze plecionki, bo pewnie o to chodzi bardziej, więc postal w tym przypadku może się naprawdę fajnie sprawdzić. Dobrze, ja tu tak ten czat jak zwykle nie ogarniam, on mi strasznie szybko śmiga, ale tu znalazłem sobie jeszcze takie pytanie. Szukam wakacyjnej wędki, małe woblery około 4 cm, wirujące ogonki, obrotówki na główce 3,7. Z myślą o koniowaniu w głębszym jeziorze co polecicie z W4, ewentualnie W6. Myślę, że tu odpowiedź jest jednoznaczna. Pięknie. I to pięknie nam zagrało tak też z nową serią. Też możemy przejść. Dziękujemy za pytanie. Absolutnie Street stick. I Czy byśmy wybrali serię W3, która jest naszą podstawową? Czy będziemy powoli wspinać się po wszystkich seriach w górę? Każdy wybór Absolutnie będzie dobrym w moim przekonaniu, ponieważ sam najczęściej nawet używam serii W3, więc tu jakby można powiedzieć, cena wcale nie, nie świadczy o tym, że to jest jakiś gorszy produkt. Ale jeżeli ktoś by chciał wybrać z nieco wyższej serii, trochę bardziej bogato zbrojony blank, przede wszystkim też inny blank z większą ilością węgla, to jak najbardziej. Mamy serię W4 no i poziom wyżej W6, gdzie. Ta transmisja brań sygnałów płynących z podwody też będzie działała na korzyść wyższych serii. Absolutnie tak. Tutaj jest to związane, tak jak wspomniałem wcześniej, z Blankiem. Jaki model? Jeżeli już sięgniemy po serię Street Stick, myślę, że z dużym spokojem możemy wykorzystać w zależności od długości preferowanych, ale minimalna w przypadku tej gramatury do 15 gram to jest 2,13 bądź 2 43, ale proponowałbym sięgnąć właśnie po długość 2, 13 do 15 gram, która pozwoli trochę właśnie ciężej łowić okonie, ewentualnie wędka, której niestety tu nie mamy, ja też wysłałem swoją wędkę na film, bo, ponieważ dzisiaj do wksza... Nagrywał film o obstrągach, więc niedługo też się pojawi na naszym kanale. To jest nowyki, Net Aha. i to jest bardzo szybka wędka do 15 i 20 gram. Za akcją, oczywiście czytową z dużym powodzeniem, możemy ją właśnie wykorzystać nie tylko do łowienia robako podobnymi przynętami, no jak tak. chociażby Networm, ale jest to naprawdę sprytny blank. Mówiłem na niego już trochę do lekko cięższego łowienia. Założenie. Shatee za 7,5 cm i główki 10-12 gram nie robi dla wędki do 20 gram żadnego problemu, a nadal jest to smukły blank tak, pracujący tak, tak. szczytem i przechodzący taką pół parabolę, także jeżeli miałbym wybierać to szczerze mówiąc nie wiem czy bym nie pozostał przy W3 Inesnet. to jest nowa zupełnie wędka w naszej ofercie i to bym polecał jak z trójki to finesse a jeżeli coś wyższego to po prostu trick do 15 z, ta wędka e, ned fines naprawdę na mnie to zrobiła genialne wrażenie zresztą filmie, o którym już wspominałem, który jest od wczoraj na naszym kanale, też pokazuje ten kij. Naprawdę mega fajne, takie mocniejsze okoniówki. I tutaj też taka ciekawa, myślę, historia, którą warto powiedzieć: że bardzo często gdzieś tam przywiązujemy mocną uwagę do tych nazw wędek, że to jest Ned, więc ja na Ned nie łowię. No, tutaj wędki nie będę kupował. Nic bardziej mylnego, często warto wędką pomachać, warto gdzieś tam, jeżeli nie jesteście w stanie pomachać, to chociażby obejrzeć film taki jak nasz, gdzie można zobaczyć mniej więcej jak ta wędka się ugina, posłuchać dwóch słów, bo naprawdę jest to mega fajna, uniwersalna wędka okoniowa, do takiego trochę cięższego okoniowania, może nie do takiego tam łowienia na. 3 gramy plus 5 cm gumkę, no bo nie do końca, ale tak właśnie mocniej, jakieś gumki 7, 9, 10 cm na 10 gramach, jak Radek powiedział, mega fajny kij. I tutaj płynnie chciałem przejść do innej wędki, którą mamy tutaj na stole, w której również nazwa jest, może nie, nie, nie chcę powiedzieć, myląca ale taka gdzie pewnie czytając suche opisy nikt by na ten kij nie zwrócił uwagi a dla mnie jest to naprawdę jedna z lepszych wędek z serii W3 jakie miałem w rękach jest to seria W3 Sibas i właśnie też chciałem dodać do tego co powiedział Łukasz te opisy na blankach też są po to żeby nakierować uwagę odbiorcy żeby pomóc mu przy wyborze ja ale też nie można i nie powinniśmy się często tylko i tak wyłącznie do nich ograniczać a. ponieważ może nam przejść koło nosa całkiem niezła okazja do kupienia tak bądź jest. posiadania naprawdę świetnej wędki, którą z dużym z dużym powodzeniem możemy zastosować zupełnie w innych nawet technikach, metodach, a przede wszystkim w gatunkach ryb, które tak będziemy jest. łowić. W tym przypadku Cibas nawet szukając więcej informacji na ich temat to oczywiście na sklepie Fishing Store, jeżeli na naszej stronie westernfishing.com. No to jest zakładka wędki morskie. No właśnie. I to jest i to jest, <grym> I to jest taka jest ciekawostka. ciekawostka tak. A dla mnie to jest mega fajny, uniwersalny kij na rzekę. Do 42 on jest bodajże opisany. Tak, ten jest do 42. My tu 250. mamy, my tu mamy model 250, bo na razie tylko taki jest dostępny, ale jest jeszcze 2,73 metry, więc naprawdę długości, super do łowienia na rzece No i każdą rybę. I Boleń, sandacz, szczuwak, wszystko. Nie? Na pewno y y y <grym> już się zatabaczyłem, bo chciałem <grym> przejść dalej do boleni. Łowionych też kleni na dużych rzekach tymi wędkami, co jest bardzo możliwe, ale przede wszystkim też ci wędkarze, którzy by chcieli łowić z brzegu trocie, no. z dużym, dużym powodzeniem wykorzystają ją w 100%. Z prostego względu, bo taki tak naprawdę jest można powiedzieć jej zamysł. Może mhm. nazwa nie do końca też wskazywała, ale przełóżmy tą nazwę na nasz polski wędkarski język, czyli trocie morskie, łowienie również na dużych rzekach boleni, może nawet kleni. Brzany bym chyba nie ryzykował, ponieważ może być troszeczkę za szybki, no blank, tak, chociaż no. długości, w długości w tym momencie mam Ale jakby za kapotę, 50. to wtedy dowiedział do od razu. <laughs> Ale właśnie e, walory rzutowe, czyli osiąganie dużych odległości do tego dość szybki blank. No. To są atuty tej wędki. Spoko. Ciekawy dolnik. Wielu wędkarzy lubi mieć troszeczkę dłuższy, żeby jednak no. tą katapultę. Samej wędki wykorzystać w 100%, choć wydaje mi się, że właśnie w takich dopasowanych no pokładach jest mówimy, optymalnie. Ta długość, rękojeść powiększona pozwala nam wykonywać pewne rzuty, a w sytuacji, czy łowiąc w morzu, w kamizelce, czy w jakiejś kurtce, czy przede wszystkim łowiąc z brzegu, mamy na tyle krótki dolnik, że jest bardzo, bardzo mobilny, więc no wędka jest naprawdę. Poszałamiająca przynajmniej dla mnie. Ja nią się jaram, jeszcze jej nie, nie posiadam, ale mam nadzieję, że w końcu trafi w moje ja ręce. Ja wiem gdzie jej szukać. A ja wycyganie od ciebie. Dobra, bo się rozgadaliśmy i mi w tej chwili tutaj przybyło kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt komentarzy, więc na pewno już w czymś się gubię. Widzę tu dobry wieczór. Czy na Rybomani będzie Westin? No widzisz te pytania się same po prostu, to się sama układanka. Nie, układa Chyba kogoś poinformowałeś i poprosiłeś, żeby To ty To ty poinformowałeś, bo to wy już zdradziliście pewne, Westin... pe, 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 pewne ustalenia. Czy Westin będzie na Rybomanii? W tym roku wyjątkowo w innej trochę formie. Pytanie powinno być, z kim my będziemy, ponieważ będzie Fishing Store na tak Rybomanii, a my postanowiliśmy po prostu do niego dołączyć, podzielić się swoim doświadczeniem, zdając się... Po prostu częścią Westina tak na jest. waszym stanowisku. Z tego miejsca też serdecznie oczywiście zapraszamy. Stoisko Fishing Store z dużą, z dużą ofertą Westina. Będzie tam team Westin Polska. Tak jak powiedziałem chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem na temat produktów, na temat wędkarstwa. Będzie to świetna okazja do tego, żeby spotkać się z nami. No i myślę też no, skorzystać z ciekawej waszej oferty, ale o tym jeszcze będziemy informować. Tak, o tym będziemy jeszcze informować. Mamy kilka naprawdę mega fajnych e, nie chcę powiedzieć promocji, ale będzie, 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 coś... będzie fajnie. Warto zawitać. Warto, na stoisko, warto wpaść, tak. warto śledzić nasze sociale, będą, będą o tym informacje, więc bądźcie czujni, na naszym stoisku Fishing Store na rybomani będzie ogrom Westina, będzie mnóstwo sprzętu. E, cała ta oferta, o której tu mówimy. I dużo, dużo więcej, także jak najbardziej na rybomanie Was zapraszamy. Eee, dobrze. Eee, jak najbardziej. Mam pytanie odnośnie plecionek. Plecionki reklamuje Pan jako japońskie, a wcale, że nie. Chyba, że gdzieś tak powiedziałeś, bo nie tu. Eee, czy czy, o, czy w takim razie są so made in Japan? No nie, tak no jak nie powiedziałem no tutaj, właśnie. to że jest plecionka gdzie indziej składana, jakby cały produkt. Nie, to jest tak Tak. Natomiast sama plecionka, czyli plecionka jako plecionka. Materiał, samo tak, materiał jest, jest japoński. japoński. No i to trzeba sobie jasno rozgraniczyć, bo. bo mm, to, co najważniejsze. To, to jest ciekawe pytanie, natomiast mhm. Radek nie użył takiego sformułowania, przynajmniej mi się tak wydaje, ale oczywiście zaraz. Ktoś to sprawdzi, ale rozmawiając te parę minut wcześniej, padło sformułowanie japoński materiał, i to jest bardzo popularne zjawisko. Bardzo dużo firm korzysta z japońskich materiałów, tak jakby chociażby maty japońskie w wędkach, co nie znaczy, że wędki są japońskie. Są one często składane w Chinach, czy tak jak ta plecionka jest produkowana na Tajwanie, ale z japońskich materiałów. I ten materiał już i tak w tej Całej konstrukcji mmm, daje bardzo dużo, tak jak na przykład kotwice, niejednokrotnie różnych marek, które są robione w Chinach, ale z japońskiego drutu i to daje już tę japońską jakość. Także trzeba sobie te dwie rzeczy rozgraniczyć. Myślę, e... że w całej tej konstrukcji najważniejsza, najważniejsza jest po prostu plecionka. Tak jest. E... Co się tu dzieje? Hmm. Najgorzej czytać, co? Tak. No nie, bo ja, wiesz, nie widzę już, nie wiem, w którym momencie skończyłem wtedy. Ja tego zawsze są dwie osoby, albo jedna rozgadana. Ja dziś nie tak. stanąłem na wysokości gadaj, zadania, gadaj. dać ci czas na no to szukanie. Tutaj w... Robi się cisza. Dalej. Ma... No, to, znaczy no, możesz mówić o sprzęcie. No to bo, bo... Jak już masz to znaczy, żeby Ja nie mam to taki temat, który chciałbym rozwiązać, bo już tutaj padają jakieś kwestie związane mm -hmm. z tym, z czego się pewnie domyślasz. Mm -hmm. ja, e... ja mogę tylko pokazać. No, bo, bo jest co chwilę pytanie o to, i ja nie wiem, czy to jest temat do rozmowy, yy, czy nie. No, to nie jest tylko jeden Tak jakby, no ale o to padają, wiesz. Czy, to, czy są, ludzie No są już dostępne? Ludzie, ludzie pytają generalnie o BND i o cały ten temat. My już te wszystkie dżerki limitowane mamy od jakiegoś czasu na sklepie. Więc... Znaczy, najważniejszą rzeczą, że w końcu te dżerki dotarły do, do Polski. My tak naprawdę, czy ja byłem tylko osobą przekazującą informacje płynące z biura. Nikt z nas w Polsce ani tym bardziej w samej Danii nie produkował tych. Dżerków, a na pewno nikt z nas nie odpowiadał za proces produkcyjny. Na szczęście się pojawiły. Czekamy jeszcze na wiele innych produktów, które w podobnym czasie zostały no. ich produkcja została rozpoczęta, łącznie z limitowanymi polskimi kolorami przynęt gumowych, wędki, które też cały czas są w produkcji, ponadto też stała oferta, na którą również bardzo czekamy. Natomiast w końcu udało się wyprodukować. Nie chciałbym wchodzić, bo to jest live na phishing store. Chcemy rozmawiać o produktach, o, o tym, co tak naprawdę tu i teraz jest dla nas najważniejsze, czyli też łowieniu ryb. A nie chciałbym opowiadać całej historii. Natomiast chyba ty sam możesz dużo na ten temat powiedzieć, jakie w ostatnich nawet latach czy miesiącach były trudności z dostarczaniem regularnym różnych produktów. Zwłaszcza produkowanych w Chinach, ale tak jak powiedziałem, dotarły. Są, są w sprzedaży od już chyba miesiąca ponad. No, na pewno. A pa, tygodni, tyczna. nie pamiętam dokładnie. Także ale... Nie wiem, jakie są dokładnie pytania, natomiast. Znaczy, no, przewia, przewia, przewijają mhm. się te rzeczy związane z jerkiem WND, czy, czy generalnie z, z, z tą sprawą. Tak jak wspomniałeś, ja myślę, że to nie jest ani czas, ani miejsce, natomiast no, nie mi to oceniać. Eee, jerki są, i to jest dla mnie najważniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, także. Także tutaj myślę, że na tym etapie możemy ten temat zamknąć. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedziałeś. Tak, to prawda, no, tak jakby te jerki to jest jeden z tematów, ale są yy, takie przynęty Westina, czy nie tylko Westina, których też nie ma bardzo długo, jak chociażby niektóre Bultizy, czy niektóre Szatizy. to szartiz 18, 18 to jest przynęta, jest. o którą my mamy dziesiątki, jak nie setki zapytań i też jej nie ma i tak jakby, no niestety, taka była sytuacja, jaka była, ja z racji swojej pracy, z racji tego, że w poprzedniej mojej firmie, w firmie Mikado, jak pracowałem, byłem w Chinach wielokrotnie. Tam byłem odpowiedzialny za, za projektowanie i kreowanie tego sprzętu. Wiem, jak to tam działa i byłem tam wiele razy. I to, to nie jest takie hopsiub, że sobie kupujemy tam gumę w Chinach jak na AliExpress i tralala. Tylko jednak to jest długi proces, to trwa. Do tego nałożyły się te wszystkie sprawy. Także ja bym się w to nie zagłębiał. No, tutaj... Ja bym chciał tylko jedno pytanie zadać. Czy w naszym interesie jest nie sprzedawanie produktów, które chcemy wprowadzić na, na rynek? W interesie firmy, w interesie każdej z osób związanych z tą firmą jest po prostu jak największa sprzedaż naszych produktów, ich dostępność w rynku i po prostu um, obrót tym towarem, a nie pokazywanie, że coś może się pojawić i później jakby specjalnie to zatrzymujemy. W cudzysłowie i nie sprzedajemy. Nie. W naszym interesie jest jak największa dostępność całej naszej oferty. Tak jak powiedział Łukasz, od ponad już roku również czekamy na naprawdę mocne pozycje, które są w naszej stałej ofercie, przynajmniej katalogowej i nadal niestety nie możemy ich wprowadzić. Myślę, że tak bym to też postarał się podsumować. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. Nie jest to w naszym interesie, nie jest to naszym zamysłem. Tak jak powiedziałem, chcemy, żeby po prostu każdy, kto wybierze naszą markę, cieszył się naszymi produktami, ich dostępnością, a my też, żebyśmy byli z tego zadowoleni i dumni. No i tutaj zamykamy ten temat. Eee pudełka? Eee, tak, Przechodź, przejdźmy do głupoty, 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 nie pudełka głupoty, tylko czytam, co tu jest, że tutaj jakieś. Rozpoczynać tak, robić Nawijaj, tło. nawijaj, ja będę tutaj mamy, się. Mamy kilka jeszcze rzeczy do omówienia, natomiast myślę, że też jedną z ciekawszych pozycji, która się pojawiła, można powiedzieć tradycyjne pudełka, nic jakby nowego jak najbardziej. Tylko jedną rzecz chciałbym wyjaśnić, że faktycznie pojawiły się w naszej ofercie pudełka produkowane w Chinach, Sama cena też o tym mówi. No i tutaj, jakby ktoś patrząc również na cenę, może stwierdzić, że jest bardzo wygórowana jak na chińskie pudełko. I tutaj jest wykrzyknik to nie jest chińskie pudełko, jest to zupełnie inna konstrukcja, również pudełka. Nie jest to rzecz wybrana z chińskiego stoku i przeklejony mm. jest. Logotyp, tylko pudełko jest zaprojektowane przez firmę Westin i produkowane w Danii, wytwarzane w Danii. Nie jest to chiński produkt, o czym zresztą świadczy naklejka. Ciekawe rozwiązanie tego pudełka, oprócz, tak jak pokazałem, zamknięć, to jest to, że właśnie w dwóch rodzajach pudełek mamy wyjmowane, można powiedzieć, takie rynki, tak, na mniejsze, większe akcesoria, przynęty i myślę, że to jest bardzo. Przemyślany pomysł. Bardzo świetne rozwiązanie. W tym przypadku, mniejszym tutaj większe pudełko z pojedynczymi, dużymi takimi kejsami, które po prostu możemy sobie wyjąć na łódkę. Możemy sobie wyjąć gdzieś nawet w naszym pokoju wędkarskim magazynie, przepakować, wymyć na przykład i zostawić na miejscu, więc rozwiązanie są tyle ciekawe, że nie musimy cały czas całego pudełka. Podpierać, rotować przynętami, a tak jak powiedziałem, do tego też wytrzymałość i trochę większa jakość, niż byśmy może kupili inne chińskie pudełko. Także chciałbym, jakby też na to zwrócić uwagę, Jasne. że pomimo dwóch nowości, dwóch rodzajów pudełek, są to jedno, różne produkty. Dokładnie, jedno jest produkowane. Daleko, daleko, daleko. Ja tak, a ja i tak się tutaj wtrącę, bo ja osobiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, z tymi Chinami gdzieś tam miałem dużo do czynienia i cały czas jest przeświadczenie, oczywiście jest ono słuszne, produkty zrobione w Danii czy produkty zrobione w Japonii są doskonałej jakości, to nie ulega wątpliwości. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że chiński produkt z 2022 czy 2023 roku to też nie jest ten chiński produkt, co był robiony 20 lat temu. Ta jakość jest też już naprawdę bardzo dobra. Ja znam mnóstwo chińskich firm, które robią genialne rzeczy: I czy wędki, czy pudełka, czy przynęty, czy cokolwiek innego. Więc te Chiny, i to takie nazywanie tego, że to jest chińszczyzna, chińszczyzną to mogą być dżinsy. A wiele jednak produktów wędkarskich jest naprawdę spoko. I te pudełka też są bardzo spoko, mimo tego, że są chińskim produktem, i według mnie no zresztą tak jak te gumy i wiele innych produktów, mimo tego są naprawdę moim zdaniem, bardzo, bardzo spoko. I ja bym się do tych chin jakoś tak super nie przyczepiał. Mało tego, japońskie firmy mają w Chinach fabryki. Można tak, tak powiedzieć. To też, że... to też tak działa. No. To już możemy tutaj wchodzić w różne zakamarki jakby tego chińskiego biznesu, który może dla wielu nie jest aż tak mocno znany. Natomiast Chiny to jest tylko często miejsce produkcji, jest podyktowane ekonomią, gospodarką i tak dalej. A tak naprawdę, personel, cały sprzęt, cała, cała linia produkcyjna, na przykład, jest japońska i cała technologia jest japońska, ale z racji tego, że jest to wszystko sklejane, składane w Chinach, musi być ta naklejka. Made in China, ale ja tutaj oczywiście nie mówię o firmie Westing, tylko o innej, z którą kiedyś współpracowałem, ale typowo japońską. Także też taka ciekawostka, jakby to, co powiedział Łukasz, chciałem od siebie też dodać jeden z argumentów, jak to się dzieje w Chinach. Dobra. Znowu mi się tu przejawiają jakieś kwestie związane z WND. Ja pozdrawiam serdecznie, jak zwykle. Robimy jakąś... Tak, myślę, że zrobimy pytanie. teraz. Może? Zrobimy teraz jakieś konkursiwo. Ee, i. Pierwsza. No, osoba. No, pierwsza co, osoba, co? która napisze. Tak, pierwsza osoba, która napisze. Wybieraj je, to ja ułożę. No plenie. jak, ja plecionkę. Od grubo. Plecionki zaczynam. A jak, grubo, grubi. To może później Ple... zostawimy, nie? Nie, od razu tak? to. Bierz za plecionka. Ale złożone w... pytanie będzie? Ale, ale ja nie wiem trudniej? jakie ty wymyślisz, jakie też. W10 Kostal, 010 średnica, e... ta, którą wcześniej pokazywaliśmy, pojedzie do kogoś z was, kto pierwszy odpowie na pytanie. W którym roku rozpoczęła się historia firmy Westin i od jakiej przynęty? O, to już grubo, podwójnie. Pierwsza osoba, która to napisze, dostaje taką plecionkę. Czyli mamy podwójne pytanie. W którym roku? To jest jeden z tak. pytania. I od jakiej przynęty Ślęty rozpoczęła się historia firmy Westin. Jest to ściśle z sobą związane. 2018 szatis. No nie. 1958-1952 Pytanie złożone. Jedna osoba musi odpowiedzieć Matry w całości robotna. na pytanie. Tak. 1952 ZOLD. Ciepło, ale nie do końca odpowiedź wyczerpuje pytania. To dwa, to dwa, pytania. dwa różne. 1952 mhm. zabawka, to chyba nie, nie działa. E... Ciepło. Ciepło wbrew pozorom. Hmm? Osoba w jednej odpowiedzi jest, jest tutaj 1952 jate. Ryszard, Ryszard Piruk. brawo. To jest prawidłowa odpowiedź. Plecioneczka, do... leci, plecioneczka leci do ciebie. Dokładnie tak. Eee, a tu już niech uciekaj. A co zostaje u mnie, bo my to eee... wyślemy. Ja tylko szybko dodam, zanim się znowu rozgadasz. Eee, odezwij się do nas, eee, Rysiu, eee, na eee, Instagramie, Facebooku, gdziekolwiek, na jakimkolwiek komunikatorze, albo napisz maila na info z danymi do wysyłki. Ta plecioneczka, którą już tutaj na bok odkładam, leci do ciebie. Historia była bardzo prosta. Pan Westin, producent zabawek, po raz pierwszy pomyślał w 1952 roku, że stworzy imitację ryby, rybki dla swoich dzieci, żeby mogły się tym pobawić. Parę miesięcy później na przestrzeni kolejnych lat okazało się, że właśnie Jate, który po szwedzku znaczy olbrzym, wielki, zaczął odnosić sukcesy jeżeli chodzi o wyniki wędkarskie albo przynajmniej sukcesy zaczęli odnosić wędkarze którzy używali tej przynęty i tym sposobem właśnie bardzo bardzo szybko w Szwecji i później też w innych krajach no jakby i sama, sama przynęta i sama marka pana Westina zaczęła nabierać na wartości i doszliśmy do obecnego momentu gdzie mamy tych przynęt znacznie znacznie więcej a co ciekawe Diatę praktycznie w takim samym kształcie, oczywiście jest. z innymi kotwicami <laughs> i innym sterem, ale ten sam kształt jest produkowany do tej pory i jest w ofercie firmy Westin. Świetnie, gratulujemy. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze pewnie na tym live'ie coś będzie. Tak jak wspomniałem, jutro o trzeciej rano jadę na ryby, więc nie będziemy gadać tu do północy, ale jeszcze na pewno ja trochę, korobię, trochę czasu tymi. tu spędzimy. Tego jak chcę. Dobrze. Nie, dobra, bez dobra, tego. Tamtego dajmy widzom, a ja se ukradnę. Poza ten. konkursem kolejna rzecz, czy masz jakieś pytania? Hmm, czy ja mam jakieś pytania e... Bultis w karty? A, właśnie, Bultis. Jeżeli bo ja chodzi... tu mam przygotowaną, w, w, przygotowaną no przekrojówkę, więc możemy sobie najpierw powiedzieć dwa słowa o Bultisie jako nowości, a później je rozdać. Znaczy te w sensie. Też tak. No. Bultis myślę, że jest dość już znaną przynętą, klasyczny bultis. Od ubiegłego roku pojawił się bultis Tail, czyli z ogonem twistera. Cały czas jakby jego rozmiary są zmniejszane, powiększane. Do tradycyjnego, klasycznego bultisa jeszcze wrócimy. W przypadku tej hybrydy można tak powiedzieć, ale hybrydy na zasadzie klasycznego korpusu bultisa. I ogona Twisterowo Twisterowato podobnego. Możemy powiedzieć, że to jest w naszym przypadku no, nowa wersja Bultiza, który charakteryzuje się kilkoma podobnymi, jakby rzeczami dostępnymi w poprzednich modelach. Nacięcie na haki offsetowe, walcowaty. Korpus, często realistyczne malowanie, jak w przypadku headlight. Mhm. Ogon dodaje dużo bardziej zamaszystej tak. i intensywnej pracy, nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu. Zwłaszcza jest to widoczne w przypadku tych największych Dokładnie. rozmiarów. No, wyglądają imponująco. Do tego jeszcze nowe kolory. No, wędkarze, którzy łowią w Szwecji, bądź głównie skupiają się na łowieniu szczupaków. Im nie musimy tłumaczyć tych kolorów. Tak Doskonale jest. wiedzą, że to. burboty i wszystkie inne ciemne opalizujące kolory, to jest droga do sukcesu. Przy mniejszych rozmiarach tu możemy z dużym no powodzeniem tak. tak jest korzystać z nich przy łowieniu okoni bądź sandaczy. Oczywiście z klasyczną główką jigową na zestawach Texas lub Carolina. Czy na dropie by zagrał? Wszystko zagra na dropie można próbować. Myślę, że to tylko kreatywność nas ogranicza, ale wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawa pozycja. A przechodząc albo inaczej wracając do Bultiza, myślę, że dla wielu wędkarzy bardziej ważna premiera, czyli Bultis 12,5 cm. Oczywiście w tym przypadku już mamy klasyczny, klasyczny kształt. Bultiza z dużą paletką ogonową, walcowaty kształt, nacięcia pod haki offsetowe można wykorzystać w czasie łowienia sandaczy. Jak najbardziej wolne leniwe prowadzenie przy dnie. Dużo sygnałów, jakie tradycyjnie daje Bultis. to jest jedno jakby z rozwiązań i możliwości zastosowania. Myślę też, że takie obławianie trzcinowisk, gęstych łąk, mocno zarośniętych miejsc na haku offsetowym w poszukiwaniu szczupaków. Też może Bultiz w takich okolicznościach znaleźć sobie za swoje zastosowanie. Wcześniej mieliśmy Bultiza za 9,5. Ja na niego mówiłem o konie, ale też bardzo fajny na sandacze. Była też osiemnastka, chyba wszystkim łowcom szupaków znana. 24, która już jest kotletem, a teraz, w, tak jakby przestrzeń między tymi, wszedł mhm. ten 12,5 i według mnie bardzo potrzebny kolor. Jeszcze taki tam 14, coś, 15 by się przydał, już w ogóle byłaby. Czyli generalnie by. Rodziny, już by w ogóle byłaby cała rodzinka. E, natomiast, natomiast bultizy, generalnie genialne przynęty. Mhm. To co. Kolejne pytanie, jak się rozgrzaliśmy, czy jeszcze... Tak, dawaj, no, co, rodzinka bultizów do rozdania? No, taki miks, no, można dobra. powiedzieć. Czyli mamy co, wszystkie? Te czy... No. Raz, dobra. No, czyli he tak, headlightowy, headlightowy miks, czyli bultiz 8, bultiz 10 i e bultiz 12,5. Taki mhm. miksik. No i co? Wymyśl coś teraz, faniaczku, takie zadałeś złożone pytanie ostatnio, to teraz tu już poszłam. Tu mamy limitowane kolory. Kto jest ich autorem? Wspominaliśmy dzisiaj na live. Imię i nazwisko. Poprosimy autora tych kolorów, które całkiem niedawno również pojawiły się na tak sklepowych jest. półkach. Jeżeli będzie trudne pytanie, to za chwilkę jakąś odpowiedź oczywiście. Rzucimy koło ratunkowe. Dodam szwedzki wędkarz. Witam. Ja z innej beczki. Są so już może wyniki Konkurs świąteczny Mystery Box. Tak, już dawno. Uła. Dobry miesiąc temu były wyniki. Także, ale zwycięzca się zgłosił, więc już odebrał nagrodę. Także możesz zerknąć sobie gdzieś tam na YouTubie. To było w społeczności i na innych socialach ogłoszone. Jorgen Larson, Ale nie no. Wszystko się zgadza, tylko kurde to był Ryszard Piruk. Może damy tym razem y, następnej osobie. Łukasz Kościukiewicz. Bierzesz to na siebie. Rysiu, co ty na to, żeby oddać pakiet. Myślę, że Ryszard powinien to zadecydować. E... Znaczy żeby... gratulujemy. Gratulujemy wiedzy przede wszystkim mega i ogarnięcia i e, szybkości reakcji. Mm, już padło kilka razy Jorgen Larson. Ale przed czy, czy po? Nie, pierwszą, nie, nie, osobą. O, pierwszą osobą od pytania był, był znowu Ryszard Piruk, który już zgarnął plecionkę. Źle mhm. napisałeś regulamin, bo trzeba było napisać, że nie może dwa razy ta sama osoba. Teraz Ale pio... po co siedzimy we dwóch? No. Jeden gada, drugi myśli. No, Jestem nie. od A Ja nie myślę dzisiaj za dużo. Dobrze. Nie no, słuchajcie, z, może zrobimy. Nie powiedzieliśmy nie powiedzieliśmy jak ma wyglądać mają wyglądać zasady konkursu no Rysiu był czy pan Ryszard był pierwszy. Dobra Rysiu tutaj dał rozwiązanie może jakiś gratis dopletki dobra to ja od siebie dorzucę Rysiowi dopletki gratis eee, będą to jakieś okay. szatniki małe albo coś. A ten pakiecik idzie do eee, Łukasza. Chyba że coś eee... takiego a to zrobimy w zestawie a. W następnym. Tak no jak tam uważasz. Ja wrzucę gratisiki do tego Rysiu. Wielkie dzięki, a super. te bultizy lecą do Łukasza. Łukasz odezwie się do nas również na socialach i zrobimy tobie też paczuszkę. Coś mi tutaj też się przewinęło, mhm. bo to jest temat, który też jest dosyć istotny. Czy ty widziałeś? Padło tu wcześniej takie pytanie mhm. i teraz się powtórzyło. E, Słimy na AliExpress. Dotarł na AliExpress nie widziałem, bo nie korzystam. Natomiast <grym> oczywiście ta informacja e, drogą kropelkową z wielu, z wielu źródeł dotarła do nas. <grym> e, jakby informacja została też z naszej strony przekazana do centrali Westin i podejrzewam, że nie tylko z Polski. E, mam nadzieję, że. Osoby decyzyjne w centrali coś będą mogły z tym zrobić, i, i po, po śladach dojdą do. To nie będzie trudne. Fabryki, która okay. ma takie możliwości, która produkuje i która wypuszcza nasze, można powiedzieć, oryginalne swimy, nawet w oryginalnych opakowaniach, a często też oryginalny swim ma jeszcze inną szatę graficzną, okay. jeżeli chodzi o opakowanie. Jest to temat złożony. Sytuacja przykra, bo oczywiście pokazuje, że. Największą łatwością jest pójście na łatwiznę ale to ja, i drogą na skróty. Wejdę ci w słowo, ja bym się tu doszukiwał pozytywów, bo jeżeli kopiują, to znaczy, że coś jest dobre. Oczywiście, można tak mówić <laughs> i jeżeli, tu się pocieszać. Jeżeli, <laughs> jeżeli wypuszczają. Natomiast tak, No jest to plaga. Ja się też kiedyś z tym spotkałem. Mieliśmy w Chinach jakieś tam e, utarczki mhm. z tymi fabrykami. Niestety czasami to się zdarza. Najczęściej zdarza się to w sytuacji, w której na przykład jakiś pracownik odejdzie z fabryki. I zawinie ze sobą jakieś projekty albo tego typu historie, nie? Albo ktoś złośliwie chce to zrobić. No, generalnie wszystko jest możliwe, czyli, czyli co? Do, macie takie sygnały, i, i jest opcja, że to są oryginalne swimy po prostu. Ciężko nam, które... ciężko nam powiedzieć, jakby A, wygląd, drogi. wygląd, wygląd jest no, absolutnie praktycznie jeden do jednego, to co pokazują zdjęcia. No. Natomiast ja nie mam takich informacji ani wiedzy absolutnie na ten temat, czy to wypływa z jednej z naszych fabryk, z którą współpracujemy, mhm. czy ktoś po prostu wziął przynętę, wziął katalog albo kupił wszystkie, jakie są kolory i w innej fabryce sobie no tak, wyprodukował. To niestety. W Chinach wszystko jest możliwe i wcale nie musi to wychodzić jakby z oryginalnej fabryki, która współpracuje bezpośrednio z marką. Natomiast nie zmienia faktu, że no, coraz częściej takie rzeczy się pojawiają odnośnie przynęt miękkich odnośnie teraz swima no tak jak powiedziałeś wiele nie trzeba żeby taka sytuacja miała miejsce ale wszystkim którzy nam też wysyłali takie informacje bardzo serdecznie dziękuję bo zawsze taka informacja jest cenna zawsze można zareagować i spróbować coś z tym zrobić dobrze co my tu jeszcze mamy coś mamy tu do obgadania stąd mamy jeszcze to, jeden pakiet na... Szybka, m, szybkie pytanie. Dziś też tak. trochę o tym rozmawialiśmy. Robimy coś takiego? I na koniec tak. będzie, e, można powiedzieć, trochę mniejszy zestaw. Zobaczymy, tak. natomiast w tym przypadku dla osoby trzymamy się tego. Nie robimy tutaj e, wykluczeń, jeżeli możemy. E, kto pierwszy odpowie, poda mm -hmm. prawidłową odpowiedź, e, otrzyma coś takiego. Bledbite plus e, zestaw. E, nedworm med, na drudną wodę Trzy różne kolory. Myślę, że ciekawy zestaw, który będzie można wykorzystać zarówno do łowienia okoni, sandaczy z dużym powodzeniem, a pewnie też wielu jeszcze innych ryb. Kwestia gabarytu. Pytanie brzmi. Drogą Zbyt wprowadzenia. Jest. Seria przez serię w firmie Westin rozumiemy serię wędek rozumiemy W3, W4, W6, 8 w10. To są serie mhm. Wędek. A pytanie brzmi. W ilu seriach albo w jakich seriach występują modele Street Stick? Okej. Okay. Zrozumiale? Przekazałeś? No, no, ja, bym, ja bym zgadł. Także damy ja takie pytanie. W jakich seriach e, występują wędki street stick? I czekamy na odpowiedzi. I... Trzeba wszystkie serie podać. Po kolei. Mamy? W3, W4, W6. Ktoś podstawił tego pana. <laughs> Ten pan za dużo wie, trzeba go wyeliminować. W3, W4, W6. No nie chcę być inaczej. No. no, ja już nie mogę nic, niestety. Szok. No dobrze, słowo się rzekło. Dzisiaj mamy e, jednego gamera, który rozbija bank tego kasyna. Tak jest. No Let's go no. Brawo, ja nic, super. gratuluję. Ja nie mogę więcej. E, po prostu nie daje szans innym. Tak jest. Absolutnie. Tak, to jest prawda. Seria wędki Street stick występują od praktycznie już ubiegłego roku mhm. po raz pierwszy w trzech seriach. Tak. W3, W4. W tej serii do tej pory nie było wędkarstw, no ale są już. Stick, dokładnie, to zasługuje też na dużą uwagę i oczywiście od paru już sezonów w serii W6. W pozostałych póki co w seriach jak W8 czy W10 modeli wędek Street stick nie mamy. Dobra, mam tutaj jeszcze pytanie o kije do twitchingu. Czy są jakieś nowości? Pytanie, co rozumiesz pod pojęciem twitchingu? Czy bardziej twitching szczupakowy czy okoniowy? To rozwin to pytanie. A kolejne pytanie, kiedy wjeżdżają nowe podbieraki? Wydaje mi się, że widziałem na koniec kwietnia. Pytanie które, jeżeli mówimy ogólnie o nowych, czyli składanych albo no. teleskopowych, nie pamiętam z głowy. Wydaje mi się, na dobrą wydaje, że widziałem tam datę dostawy na końcówkę kwietnia, ale mogę się mylić. Natomiast jeszcze wcześniej było pytanie, od, bo zanotowałem sobie, je, ale trwał wtedy mhm. konkurs. Też bardzo istotne, na bardzo fajny produkt, czyli nasza teasy 18 cm. Mhm. My ostatnio ten temat bardzo dogłębnie śledziliśmy z Radkiem, bo chcieliśmy zrobić wszystko, żeby one trafiły na rybomanie. Niestety, się nie uda, ale już niebawem. Czyli pytanie, kiedy będą? Tak. No to jest to właśnie jedno z tych pytań. Jeden przede wszystkim z przykładów, że czekamy już ponad rok na no. naszą przynętę, która jest w regularnej ofercie i cały czas jakby ta data się zmienia. Tak jak powiedziałeś, miały być na rybomanii i niestety prawdopodobnie ich nie będzie. To już możemy tak powiedzieć, ale to no, też jest no. przykład na to, że ta data, która już przypadała na ten miesiąc, również została Przesunięta zmieniona jeszcze, no. i to dotyczy również innych, można powiedzieć, takich ciekawych nowości, których daty cały czas się zmieniają. Nie mam wiedzy na ten temat dokładnie co jest powodem. Nie mogę na ten temat nic więcej powiedzieć. Po prostu nie mam takich możliwości, jeżeli chodzi o wiedzę. Natomiast no, szkoda, że tak się dzieje. No. Musimy sami się uzbroić w cierpliwość, tak jak. Kiedyś na ubiegłorocznym filmie pokazaliśmy ze 18 cm, bo dostaliśmy dosłownie kilka sztuk samplowych, bo tak to wygląda, że producent dostaje powiedzmy prawie ostateczny ostateczny wzór, który ma już wejść do produkcji. Ten wzór jest dużo szybciej, oczywiście z większą łatwością produkowany niż całe zamówienie, niż cała poparta. No tak, to są ilości później. trafiły do nas pojedyncze, dosłownie przynęty. Mogę powiedzieć, że mieliśmy w przypadku... Yy, Shadtease'a 18 chyba w Polsce zaledwie 4 sztuki no, do pokazania. Ja chciałem wystąpić i mi nie dali, więc nie. do I od tamtego momentu, a już jest ponad rok, czekamy, żeby pojawiły się po prostu na półkach sklepowych, żeby pojawiły się w magazynie. Mamy tutaj jeszcze pytanko, o, które też przewijało się wcześniej, o woblerki pstrągowe. Mhm. Są gumy fajne, tak jak Blottis chociażby, czy małe szattizy, mhm. natomiast woblerkowo no to jest pytanie, jak chcemy łowić, jak chcemy łowić się, no. jeżeli myślimy o typowych, można powiedzieć, twitchach strongowych, co mi się wydaje, bo mówimy o strongach, no tak, tak? No. jeżeli mówimy o takim bardziej efektywnym i skutecznym łowieniu, mhm. to powinny być twitche. Takich nie posiadamy, mam nadzieję i, i też w to wierzę, że Pojawią się w naszej ofercie również i, i mniejsze modele. No w tych nowych Twitchach, bajka. które się niedługo tak, pojawią, jest... najmniejsza będzie dziesiątka. Dobrze pamiętam? Czy dziewiątka, e... czy coś takiego? 12, 11 i trzynaście. No właśnie, centymetru. no to jakby się z tego modelu pojawiła powiedzmy siódemka tam i szóstka, czy, czy coś Aha. takiego, to byłoby, to byłoby Gites. No. Hmm. Myślę, że to jest nieuchronne. Tak jest. Natomiast na ten I moment przyby, na chciałbym polecić coś do łowienia abstrongów z naszych woblerów. Mówiąc szczerze, nie łowiłem, znaczy łowiłem, ale nie złowiłem żadnego abstronga na typowe takie baryłkowato okoniowo kleniowe mhm. woblery, jak chociażby buzzbait. Dlatego nie mogę powiedzieć, nie mogę absolutnie rekomendować ze swojego doświadczenia żadnego z tych woblerów. Wierzę, że mogą być skuteczne, przynajmniej te głęboko schodzące do obławiania głębszych rynien, ale czy faktycznie sprawdzą się? Chciałbym chętnie też posłuchać waszej opinii, jeżeli trafi do Was w ręce, na przykład buzzbait 4-5 cm i będziecie próbować łowić nim strągi i uda Wam się to zrobić dzięki przyjmiemy Was taką informację jeszcze jak wrzucicie zdjęcia to będzie super wiadomość jeżeli chodzi na przykład o łowienie kleni zdecydowanie już bardziej właśnie te modele na przykład Boost Byte, cały czas o nim mówię bo w moim przekonaniu on jest bardzo ciekawą pozycją póki co z większym starem głębiej schodzący ale właśnie mi bardziej się wpisuje w łowienie kleni i na niego trochę próbowałem. Jakieś tam drobne wyniki były, mniej emisyjne ryby, ale na pewno w ogóle sam sobie się sprawdzą. Eee... Szczera odpowiedź mam nadzieję. Tak jest. Co z Slim 22 i 18? Łukasz nie udaje, że nie widzisz pytania. No, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, więc nie udaje. Czytaliśmy to pytanie wcześniej, padało już i już się na ten temat wypowiedzieliśmy. Tutaj mam pytanie, chyba rozwinięcie tego pytania o twitchową wędkę, mhm. czyli szczupakowy cast w oby 10-15. Taka wędka do szczupakowego twitcha. Ja nie Mo pamiętam. Można byłoby ewentualnie. A długość jest? Nie, nie ma. No ale to tak jakby wiesz. No, Słuchajcie, no, coś tam dwa coś, nie? Z Twitchem w moim przekonaniu to jest tak, że kilka wędek, mieliśmy oczywiście pozycję Twitch opisaną w serii W3, wyszła z oferty, natomiast kilka z modeli, jak chociażby Vertical Jigging, bądź nawet prawdopodobnie mógłbym z dużym powodzeniem polecić Finesse mhm. w kaście. może Moglibyśmy zastosować do łowienia twitchem o ile vertical też tak jak rozmawialiśmy na początku Aha. żeby nie sugerować się na zło, to są dość krótkie albo bardzo krótkie wędki natomiast ich praca jakby szczytowa i przechodząca w półparabole do tego też sporo mocy w dolniku w różnych gramaturach pozwoli łowić właśnie bardzo skutecznie szczupaki Woblerami twitchowymi, można bardzo skutecznie je poprowadzić ja wędką do 28 gram akurat łowiłem mniejszymi woblerami twitchowymi 7-8 cm max w moim przypadku w poszukiwaniu okoni mhm. czy w przypadku okoni, natomiast te mocniejsze wędki można byłoby zastosować do łowienia szczupaków no i tak jak szybko właśnie myślę, analizuję Jeszcze ofertę, wędka. ten finess można taka byłoby wędka, też która się nazywa cranky kaście do 20 i ona jest genialną taką okoniówką. Myślę, że te wobki 15 mogłyby być za ciężkie, ale dziesiątki jeszcze by uszły i się zastanawiam czy ona też jest, nie jest do 30. Może Crank być. T to wtedy byłby taki właśnie fajny casting Twitchowo, mhm. nie? Kwestia też długości, ale bym proponował właśnie zajrzeć czy sprawdzić ofertę i Vertical fines w różnych właśnie jej wariantach, Bass Finesse na przykład tu chodzi też o pracę wielkość pracy wędki i wielkość woblerów. Aha. Myślę, że to moglibyśmy jako wędkarze polecić, nie kierując się absolutnie opisem na, na blanku. No tutaj Łukasz napisał, że W8 vertical do 52 wymiata w Twitchingu Szczypakowym. No także... No to samo mamy w serii można, W3, można tak, W4. Tak, tak można, można tak kombinować tymi kijami uh -huh. wachlować. Tutaj też wentartki turysta napisał, że w 6-7 i będzie git. No i tak jak rozmawialiśmy, jak te Twitche 6-7 się pojawią, to naprawdę będzie bardzo fajny temat. Eee... Hmm. Widzę, że nam tu trochę spada jakoś sygnału. Nie wiem dlaczego, mm -hmm. więc jeżeli widzicie, żeby coś cięło, albo coś się wydarzyło złego, to piszcie tutaj na czacie. A my mamy jeszcze jedną rzecz do rozdania. Mm -hmm. No i Ostatnio. co? Ostatnią. No to dobre. kolorowy, jaskrawy. Układam no. pytanie w głowie. Aha. No. <laughs> e, może być trochę trudne, ale nie wiem, czy nagroda jest. Tutaj hmm. coś z rękawa, no. Nie, bo tak staram się zastanowić, czy nie będzie za trudno. E, no to, no to... Słowami, e, Aha, słowami wstępu się... słuchajcie, możemy przegłosować wszyscy to pytanie. E, Łukasz Simiński w ubiegłym sezonie, w ubiegłym już otarł się praktycznie o milimetry, jeżeli chodzi o ustanowienie nowego rekordu Polski w szczupaku. Złowił naprawdę grubą, grubą rybę. Nie było to łatwe zadanie, złowił ją z ręki, łowił kilka dni, akurat na tej wodzie, na której się w końcu do niej dobrał. Przed tym sobie złowił jakieś tam 120. Nie, tam Przed rybą 130. plus. Oczywiście się śmieje. Złowił piękne ryby i złowił. Praktycznie te wszystkie szczupaki w tym okresie. Już, padło już padła odpowiedź 132. I to nie jest to pytanie. Chodzi o przynętę. Chodzi o przynętę. Na jaką przynętę Łukasz Simiński złowił prawie rekord polski w szczupaku Czas start. To będzie kolorowa nagroda, taka pamiątkowa, jeżeli ktoś. Vulcz po prostu... 18 yeah. powiało chłodem. No to będzie porównując tą przynętę. Paweł Karwowski do no tam Shimano Fishing Polska tu komentowało. Przecież ty wiesz doskonale, komentuj. Chat is 27. Porównując tą przynętę z tą na którą łowi Łukasz, to jest tak naprawdę mikron. <grym> porównaniu z tym kotletem. Także czas biegnie. Nabika do Sicario też nie. Hipot 35 cm. Brawo, brawo. Eee, przynęta. Przynęta ponad 300 gram. No mhm. i Nasz władziu Łukasz Siemiński miotał ją kilka dobrych dni po kilkanaście godzin prawdopodobnie dziennie z ręki, aż w końcu się dobrał do niezłego klamota, tak właśnie tą przynętą hypotizem 35 cm. No i tradycyjnie prosimy o kontakt, się zgadzać, Generalnie, się generalnie e, bledbajta można dozbrajać na haku, nie wiem czy do końca tym hypotizem, ale odpowiedź warta, tak, super, tak by to świetna, świetna wiedza, gratulujemy. Eee, Czyli już nie będę musiał się mużyć na Nie, te... nie. Chyba, że wymyślić najgorsze. Że nie, nie. Ciężko wymyśleć na tak. ja szybko. Dodam, że nie, nie mieliśmy przygotowanych ale pytań. Chciałem pochwalić tutaj Emela, którego, którego serdecznie pozdrawiamy, bo on napisał. Nie hmm, on to napisał? coś tam, 32 centymetry. <laughs> to, to jest bardzo dobre. No, bardzo generalnie dobre. posługuje się jakimś zawiłym tak. dialektem, ale. Tak, łoj coś tam, brawo się. Było był, był ciepło. Także widzicie, że też takimi przynętami można łowić z ręki, do tego potrzebne są odpowiedniki, w przypadku Łukasza no to był nasz plagowiec, jeżeli chodzi o serię, czyli W10 Monster. Monster Stick? Czy Monster tak jest, do 260 gram, kawał wędy, która naprawdę można powiedzieć, że chyba tylko nią i wędkami z niższych serii jak W4 czy W w3 takimi kotletami można miotać z dużą skutecznością. Także jakbyście chcieli też poćwiczyć barki przed przedramię rzucając przynętami powyżej 300 gram, no to właśnie ta wędka z 260 bądź 290, w zależności od modelu, idealnie się nadaje do takiego treningu letniego na wodach szczupakowych. No dobrze, wszystko chyba. Żebyś wstał jutro rano. No właśnie, bo to trzeba jeszcze jechać taki kawał, się spakować. Myślę, że też nie będziemy przeciągać. Ja czekałem na pytania, nie chciałem się rozwijać ze swoją jakby bajką i opowiadaniami. Myślę, że wystarczy podsumować to w bardzo prosty sposób. Przed nami nowy sezon. Kilka nowości pokazaliśmy na stole, jeżeli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, jeżeli chcielibyście, żebyśmy pewne tematy rozwinęli, wypowiedzieli się na temat wybranych pozycji z naszego katalogu, czy byłyby to przynęty, wędki, sposoby zbrojenia, do dozbrojki, a może chcielibyście czegoś więcej się dowiedzieć na temat poszczególnych gatunków ryb, co do nich wybrać z naszej oferty, jak to robić, wrzucajcie albo pod tym filmem komentarze, albo gdzieś w ogóle w mediach społecznościowych Fishing Store'a, Fishing Store bądź Łukasza. Spróbujemy to wszystko za jakiś czas zebrać, jeżeli będziecie tylko chcieli jeszcze nas oglądać, a przynajmniej gościnnie Łukasza, i odpowiemy na te pytania. To też może być ciekawy pomysł na live. Wtedy po prostu będziemy bardziej przygotowani dla Was z odpowiedziami na Wasze pytania. Jeżeli chodzi o ofertę, to oczywiście to, co pokazaliśmy, plus jeszcze kilka innych ciekawych pozycji, albo znajduje się w ofercie sklepu Fishing Store, albo za moment dojedzie w kolejnej dostawie jeszcze przed targami, a jeżeli nie, no to, no to, jeszcze, to po prostu jeszcze jest widzimy parę się dostaw. na targach, <laughs> dokładnie. I też serdecznie zapraszamy na stoisko Fishing Store, będziemy tam z ekipą Westin, będziemy wspierać działania Łukasza i jego chłopaków, chętnie się z Wami spotkamy, podzielimy się wiedzą na temat naszego sprzętu, na temat wędkarstwa, zbijamy piony, pogadamy trochę luźniej i szerzej o samym wędkarstwie zapewne, bo to jest doskonała do tego tak okazja. No i wbijajcie na Fishing Storm, dzieje się tutaj, trzeba być uważnym, bo naprawdę jest w czym przebierać i korzystać z pomysłów Łukasza. Ja to pójdę, kawę, kawę, pomysłów ja to pójdę kawę zrobić, takie live'y to ja mogę prowadzić. 45 minut się nie odzywam. Dobrze, świetnie, bardzo Ci dziękuję radziu. Ja e, bardzo mi było miło Cię gościć, e, tak jak Radek powiedział, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to walcie w komentarzach, mm, ten live oczywiście postaramy się, żeby został na kanale, e, zawsze się staram, raz się tego nie udało, ale tu mam nadzieję, że wszystko będzie spoko. Nie kamery przed live'em, ja <grym> Nadal nadal się, że to był live. Tak, ale... i cały czas mi się wydaje. Dobra. Wielkie także... dzięki, dziękuję za zaproszenie, dzięki Wam wszystkim też za obecność, udanego sezonu, do zobaczenia nad wodą, wszystkiego dobrego. Trzymajcie zabrania. się, na razie, cześć. Hej. No i co teraz powinienem kliknąć? Zakończę. Coś czerwonego.